Zadanie szalone potęgowanie. Naszym celem jest wczytać liczbę naturalną n i wyznaczyć liczbę sposobów przedstawienia tej liczby jako taka wieża potęg. Każda z tych liczb a i musi być 2 lub więcej, musi być liczbą naturalną. No i mamy powiedzieć, na ile sposobów można utworzyć taki ciąg a1, a2, a3 i tak dalej, żeby ta wieża potęg była równa liczbie n. N jest do 10 do 18. Jak rozwiązać to zadanie? Możemy poczynić kilka prostych obserwacji. Po pierwsze, w każdym rozwiązaniu, jeżeli n uda się przedstawić jako ta wieża potęg, to w szczególności to musi być liczba naturalna oraz to coś, które jest tu napisane, musi być wieżą potęg. To znaczy, że najpierw moglibyśmy spróbować zapisać n jako jakieś a do potęgi b, a następnie moglibyśmy próbować rozpisać liczbę b jako wieża potęg. No i wtedy taki sposób zapisania wnosi nam do wyniku 1 plus tyle, ile jest sposobów rozpisania liczby b jako wieża potęg. Tak? Czyli jeżeli mamy sobie taki parametr r, Rn niech oznacza właśnie tą liczbę sposobów wyrażenia n jako wieża potęg, no to możemy zauważyć, że dla każdego takiego sensownego a, tak, dla każdego sensownego a, pod warunkiem, że b jest liczbą całkowitą, większą, równą nawet 2, no to wolno nam zrobić taką sumę, tak? Rn to jest suma po takich rb, dla sensownych b, tak? Dla b takich, że a do potęgi b jest co najmniej 2, a a do potęgi b jest równe n. Tak? No i to będzie suma plus 1, tak? Plus 1, dlatego że potencjalna jeszcze opcja jest taka, b być może będziemy zapisywać jako wieżę potęg, tak? Ale być może b pozostawimy takie jak jest, tak? To jest ta dodatkowa możliwość. No i to jest z grubsza wynik zadania. No i teraz pytanie brzmi, czy my potrafimy szybko znaleźć te b, które są sensowne i czy potem będziemy w stanie szybko policzyć r od b? Okazuje się, że tak. Zauważmy taką rzecz. Nawet jeżeli a jest równe 2, czyli najmniej ile można, no to b jest jakąś liczbą z przedziału do logarytmu dwójkowego, z n. Tak? No a logarytm dwójkowy z n no jest co najwyżej równy logarytm dwójkowy z 10 do 18, czyli jakieś 59, tak? To jest około 60. Czyli ten wykładnik b może być równy co najwyżej 60, a zatem argument, z którego tutaj korzystamy, jest co najwyżej 60 i też jest co najwyżej 60 potencjalnych wartości tego wykładnika sensownych. No a zatem nie musimy się przejmować tym, że obliczenie tych r kolejnych będzie jakieś bardzo kosztowne. No więc pozostaje nam tylko tutaj do ustalenia, które b są takie, że a do potęgi b jest równe n. Możemy je wszystkie przetestować od 2 do 60 naiwnie. No i tylko trzeba sprawdzić, czy pierwiastek b tego stopnia z liczby n jest liczbą całkowitą. Wtedy ta liczba a jest liczbą całkowitą. No i musi być ta liczba całkowita większa równa niż 2. Czy musimy tylko policzyć, ile wynosi pierwiastek b tego stopnia. Pierwiastek b tego stopnia z n. No i jak to policzyć? Opcja numer 1 to jest zastosować wyszukiwanie binarne, to znaczy możemy spróbować zgadnąć odpowiedź, tak? I żeby stwierdzić, czy mamy jakiś przedział, w którym potencjalnie ten pierwiastek się znajduje, powiedzmy od 1 do n, gdzieś tutaj leży sobie w tym przedziale, leży sobie nasz wynik, który chcemy znaleźć. No i oczywiście zawsze możemy strzelić w środek przedziału i obliczyć, ile wynosi, czyli żeby się przekonać, czy wynik, którego poszukujemy, jest w lewej czy w prawej połówce, możemy obliczyć x do potęgi b
No i zobaczyć, porównać to jakoś do n. Albo jest mniejsze, albo jest większe, może jest równy, tak? To jest jedna opcja. Druga opcja to jest użycie funkcji POW, tak? Funkcja matematyczna POW, która operuje na liczbach zmiennoprzecinkowych. Możemy policzyć w przybliżeniu, ile tak mniej więcej wynosi n do potęgi 1 podzielić przez b. Tak? Przypomnijmy, że definicja pierwiastka może być przy użyciu potęgi o wykładniku niecałkowitym, tak? Czyli y do potęgi 1 przez x. Tak? Jeżeli policzymy n do potęgi 1 beta, to jest tak naprawdę policzenie tego pierwiastka. Ten wynik, który nam tutaj wyjdzie, może być potencjalnie niecałkowity i w ogóle być może jest niedokładny. Więc na końcu musimy tylko zweryfikować, powiedzmy zaokrąglamy go do najbliższej liczby całkowitej, no i weryfikujemy, czy ta liczba podniesiona do potęgi betej to jest to, o co nam chodziło. Tutaj cały czas trzeba być ostrożnym, że przy liczeniu tej potęgi potencjalnie możemy uzyskać bardzo dużą liczbę, tak? Trzeba być w stanie jakoś rozpoznać, czy nie wykroczyliśmy poza zakres, nie tylko poza zakres n, ale w ogóle poza zakres zmiennej long-long. I z grubsza to jest całe zadanie tak naprawdę, tak? Bo obliczamy r dla jakiegoś dużego parametru potencjalnie, to sprowadza nam problem do obliczenia r dla jakiegoś bardzo małego parametru, co najwyżej 60, do co najwyżej 60 problemów rozmiaru co najwyżej 60, no i każdy z tych problemów już można naiwnie rozwiązać w ten sam sposób, rekurencyjnie po prostu. To jest jedna opcja, tak naprawdę można jeszcze łatwiej. Tak naprawdę można jeszcze łatwiej, można zauważyć, że ta wieża potęg, której poszukujemy, zawsze będzie nie dłuższa niż 4. No bo 2 do potęgi 2, do potęgi 2, do potęgi 2 bardzo szybko rośnie, tak? To jest jeszcze sensowna liczba, bo tutaj mamy 4, a tutaj mamy 2 do potęgi 4, czyli 16. Ale już próba policzenia wyższej wieży potęg składającej się z 5 dwójek, no to nie jest tak mało, no bo to jest teraz, to jest 16, a to jest 2 do 16, czyli 2 do 2 do 16 to jest 2 do 65536. To bardzo duża liczba, czyli zdecydowanie przekraczająca 10 do 18, tak? Czyli tak naprawdę pomysłem w miarę sensownym na rozwiązanie tego zadania byłoby po prostu zgadnięcie, próba przedstawienia naszej liczby n jako coś takiego, lub jako coś takiego, lub jako coś takiego. Tak? No i teraz okazuje się, że w przypadku tej wieży składającej się z czterech liczb, no to każda z tych liczb musi być bardzo malutka. Wydaje mi się, że każda z tych liczb musi być po prostu dwójką. Jeżeli którąkolwiek z tych liczb zamienimy na trójkę, to będzie to już zbyt dużo. No w przypadku tutaj potrójnym i podwójnym być może te liczby mogą być nieco większe. Jedyny tak naprawdę problem jest z doborem liczb A i B tak naprawdę. To te liczby nie mogą być zbyt duże, no i trzeba uważać, żeby po prostu szybko znajdować A i B potencjalne w takim przypadku. No bo nie możemy naiwnie sprawdzać a od 1 do pierwiastka z n. Nie możemy sobie na to pozwolić, bo pierwiastek z n jest 10 do 18, czyli a możemy znaleźć na 10 do 9 sposobów potencjalnie. No ale wystarczy jakiś prosty if, który na przykład naiwnie zgaduje a do miliona, na co możemy sobie pozwolić. No a liczba b wtedy byłaby co najmniej 3. Tak? Dla wykładnika co najmniej 3, liczba A będzie co najwyżej milion. No i jedynie trzeba sprawdzić jeszcze dokładnie pierwiastek z n, czy on jest liczbą całkowitą. Jeżeli pierwiastek z n jest liczbą całkowitą, to mamy jeszcze jedno dodatkowe rozwiązanie. No i być może jeszcze to B będzie. No dwójki nie jesteśmy w stanie już rozłożyć, czyli jedno dodatkowe rozwiązanie. Okej, jakkolwiek byśmy tego nie zrobili, to oba te rozwiązania otrzymują 100 punktów, jeżeli są dobrze zaimplementowane i nie ma żadnych błędów.